Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecany cykl o znanych zbrodniarzach okresu stalinizmu w Polsce, o zbrodniarzach komunistycznych. Byliśmy głównie na powązkach wojskowych w Warszawie, gdzie wielu z nich jest pochowanych, często w godnych miejscach. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Okres stalinizmu w Polsce to lata 1948-56. Jednak zbrodnie komunistyczne były już w okresie od 1944 roku. W tym najbardziej krwawym okresie powojennym Polski zginęło wielu patriotów. Przedstawię wam ich oprawców. Eugeniusz Chimczak, zbrodniarz i oprawca okresu stalinizmu, oficer Urzędu Bezpieczeństwa Śledczy. Awansował do stopnia majora i został przeniesiony do Warszawy. Źródła i relacje przesłuchiwanych w procesach stalinowskich wskazują, że był jednym z najokrutniejszych śledczych. Przesłuchiwał m.in. Tadeusza Płużańskiego w śledztwie związanym z grupą Witolda, a także samego rotmistrza Witolda Pileckiego. W 1946 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Służbę w aparacie bezpieczeństwa PRL zakończył w stopniu pułkownika w 1984 roku. W 1996 roku został skazany w procesie Adama Humera na 7,5 roku więzienia. Nie odbył jednak ani dnia swojej kary ze względu na zły stan zdrowia. Eugeniusz Chimczak został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Piotr Śmietański, KAT, jeden z głównych egzekutorów w Polsce Ludowej w okresie stalinizmu. Funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w stopniu starszego sierżanta. Ukończył 4 klasy szkoły podstawowej, potem pracował jako robotnik budowlany. Zmobilizowany uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu szeregowca. W 1923 roku wstąpił do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Przyjął pseudonim Mojżesz. Od 1943 roku członek Polskiej Partii Robotniczej. W 1944 roku wstąpił do Armii Ludowej. 17 stycznia 1945 roku został funkcjonariuszem sekcji 7 Wydziału 1 Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w randze wywiadowcy. Od 1 lutego 1947 pozostał do dyspozycji szefa w randze starszego sierżanta i był dowódcą plutonu egzekucyjnego w więzieniu mokotowskim. Faktycznie jednoosobowo dokonywał egzekucji. W okresie stalinowskim był wykonawcą wyroków śmierci na wielu żołnierzach wyklętych, byłych oficerach Armii Krajowej, w tym m.in. poruczniku Jerzym Miatkowskim, poruczniku Tadeuszu Pelaku, poruczniku Edmundzie Tudruju, poruczniku Arkadiuszu Wasilewskim, poruczniku Romanie Grońskim, kapitanie Stanisławie Łukasiku, majorze Dekutowskim, pseudonim Zapora. Tych wszystkich mordów dokonał jednego dnia, 7 marca 1949 roku. Rok wcześniej wykonał wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Piotr Śmietański zmarł na gruźlicę i został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Jego grób oficjalnie dalej istnieje, nie ma jednak nagrobka. Mogiła jest bezimienna. Innym katem był Aleksander Drej, funkcjonariusz UB, który pracował w więzieniu na Mokotowie. Wykonywał on wyroki śmierci strzałem w potylicę. Był także etatowym funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w stopniu starszego sierżanta. Był ostatnim polskim katem, którego imię i nazwisko podane są do wiadomości publicznej. Został pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. Osoby, które zabił, to m.in. podpułkownik Antoni Olechnowicz, pseudonim Pochorecki, ostatni komendant Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, podpułkownik Łukasz Ciepliński, prezes 4. Zarządu Wolność i Niepodległość, czy kapitan Henryk Borowski, pseudonim Czmiel, dowódca Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. Józef Badecki, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, sędzia sądów wojennych, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.
Brał udział w kampanii wrześniowej. Jako sędzia stalinowskiego aparatu represji orzekł co najmniej 29 kar śmierci. Od 3 do 15 listopada 1948 roku przewodniczył rozprawie przeciwko Hieronimowi Dekutowskiemu, pseudonim Zapora, i 7 jego podkomendnych, z których 6 oraz Dekutowski zostało skazanych na karę śmierci. Przyczynił się także do przedłużenia tymczasowego aresztowania pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego Wilka. Brał także udział jako sędzia w rozprawie przeciwko rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Nie został niestety osądzony za mordy sądowe. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Józef Różański, znany także jako Jacek Różański, pierwotnie Józef Goldberg, prawnik żydowskiego pochodzenia, oficer NKWD i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, poseł na Sejm Ustawodawczy, zbrodniarz stalinowski, syn działacza syjonistycznego i redaktora Abrahama Goldberga, który został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie, i Anny Hany Różańskiej, zmarłej w 1927 roku. Miał dwoje starszego rodzeństwa, siostrę Julię, Judytę, zmarłą w 1943, i brata Benjamina, znanego później jako Jerzy Borejsza, publicysty, działacza komunistycznego i propagandysty, który spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Różański związany był z działaczką komunistyczną Belą Frenkiel. 1 lipca 1947 roku został pułkownikiem Służb Bezpieczeństwa i dyrektorem Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w stopniu kapitana. W czasie przesłuchiwań więźniów był niezwykle brutalny, stosował tortury, nadzorował śledztwo w sprawie Witolda Pileckiego i jest faktycznym sprawcą skazania go na karę śmierci. W marcu 1954 roku został zwolniony z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, pracował później jako dyrektor w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Decyzją Biura Politycznego KCPZPR został aresztowany i oskarżony o stosowanie tortur w czasie śledztwa. W czasie procesu w grudniu 1955 roku został oskarżony o przekroczenie uprawnień i naruszenie dobrego imienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Został skazany 2-krotnie na karę 5 lat więzienia. Na mocy amnestii zmniejszono mu wyrok do 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Ponowny proces Różańskiego odbył się w 1957 roku. Został wówczas skazany na 15 lat więzienia za stosowanie niehumanitarnych metod w pracy śledczej. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiedli Anatol Fejgin i Roman Romkowski. Józef Różański wyszedł na wolność w październiku 1964 roku, kiedy to Rada Państwa zastosowała prawo łaski. Później został urzędnikiem w Mennicy Państwowej, aż do przejścia na emeryturę w 1969 roku. Nigdy nie wykazał skruchy z powodu popełnionych zbrodni. Zmarł na nowotwór i został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Anatol Fejgin, członek KPP, PPR i PZPR, funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa informacji wojskowej i Urzędu Bezpieczeństwa PRL, został usunięty z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za nadużycie władzy. Został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia. Wszystko wydarzyło się po ucieczce na zachód pułkownika Józefa Światły, który w Radiu Wolna Europa opowiadał o brutalnych śledztwach na działaczach antykomunistycznych. Fejgin wyszedł na wolność w 1964 roku. Od 1960 pracował w dziale księgowości w Instytucie Badań Jądrowych. Po zwolnieniu z pracy znalazł zatrudnienie w Ministerstwie Łączności. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Z kolei Roman Romkowski, właściwy je nasiek Nathan Griszpan-Kikiel, był generałem Brygady Bezpieczeństwa Publicznego PRL, długoletnim wiceministrem bezpieczeństwa publicznego w latach 45-54. Był zbrodniarzem komunistycznym okresu stalinizmu. Skazany w marcu 1957 roku na 15 lat więzienia, ułaskawiony w 1964 roku. Roman Romkowski został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego grób jest w opłakanym stanie. Nie ma żadnej tabliczki z imieniem i nazwiskiem. Józef Światło, pierwotnie Izaak Flenschwarb,
Nazwisko Światło nosił po drugiej żonie Justynie, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, podpułkownik, m.in. wicedyrektor Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Obawiając się czystek po aresztowaniu Ławrintina Berii, w 1953 roku uciekł na zachód podczas podróży służbowej do Berlina Wschodniego. W 1962 roku został pozbawiony stopnia oficerskiego, wyemigrował z Niemiec do USA, gdzie przeszedł operację plastyczną i zmienił personalia. Informacje o jego śmierci władze Stanów Zjednoczonych podały dopiero w 2010 roku. Stanisław Radkiewicz, generał Dywizji Bezpieczeństwa Publicznego, kierownik resortu bezpieczeństwa publicznego w PKWN w 1944, potem minister bezpieczeństwa publicznego 1944 do 1954, minister państwowych gospodarstw rolnych od 1954 do 1956. Jest odpowiedzialny za liczne zbrodnie w okresie powojennym. Jego żoną była Ruta Radkiewicz z domu Tajch, działaczka ruchu robotniczego. Oboje zostali pochowani na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Jego brat Antoni był funkcjonariuszem WKP i został w 1937 roku aresztowany i stracony przez NKWD. Jego siostra Anna była z kolei represjonowana i zesłana do Republiki Komi. Mieczysław Mietkowski, właściwie Mojżesz Bobrowicki, generał Brygady Bezpieczeństwa Publicznego i wiceminister bezpieczeństwa publicznego w latach 45-54, został pochowany wraz z żoną Henryką z domu Haze na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Był dziadkiem Andrzeja Mietkowskiego, dziennikarza, działacza opozycji demokratycznej w PRL. Jan Hryckowian, prawnik, sędzia wojskowy Wojska Polskiego i Ludowego Wojska Polskiego, adwokat. Odpowiedzialny za szereg mordów sądowych w latach 46-48. Urodził się w Stanach Zjednoczonych w rodzinie górniczej. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie wojny aresztowany przez Niemców i osadzony w areszcie na ulicy Montelupich w Krakowie. Należał do Armii Krajowej. W 1945 roku zgłosił się dobrowolnie do Ludowego Wojska Polskiego. Od 1947 roku był podpułkownikiem. Hryckowian był sędzią orzekającym m.in. w procesie pokazowym pułkownika Jana Rzepeckiego i innych oficerów Armii Krajowej i WiN-u, m.in. Mariana Gołębieskiego, Tadeusza Jachimka, Henryka Żuka i Jana Szczurka Cergowskiego. W sprawach tych zapadały wyroki śmierci i długoletnie więzienia. Sąd pod jego przewodnictwem skazał na karę śmierci kawalera orderu Virtuti Militari Konrada Dybkowskiego wraz z ojcem Władysławem Dybkowskim. W 1950 roku został zwolniony z służby wojskowej. Pracował później jako adwokat. W dniach 14-21 września 1953 roku w czasie procesu pokazowego biskupa Czesława Kaczmarka był obrońcą siostry zakonnej Walerii Niklewskiej. I podobnie jak inni obrońcy pomagał prokuratorom, zastraszając i namawiając swoich klientów do przyznania się do winy. Jego żoną była Stanisława z domu Kurakiewicz, Primowoto Wierzbicka, w czasie wojny współpracownik generała Augusta Emila Fildorfa, odznaczona Virtuti Militari. Jan Hryckowian został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Na jego grobie widnieje napis, że był podpułkownikiem, adwokatem i żołnierzem AK o pseudonimie Janusz. Czesław Łapiński, podpułkownik Ludowego Wojska Polskiego, komunistyczny prokurator sądów wojskowych. Orzekał m.in. w procesie dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego kapitana Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim Warszyc. Oskarżony i pięciu jego podkomendnych zostali rozstrzelani 17 lutego 1947 roku, tuż przed ogłoszeniem amnestii. Łapiński trafił do Ministerstwa Obrony Narodowej, do Departamentu Służby Sprawiedliwości, gdzie pracował jako prokurator i kierownik sekcji. W tym czasie był prokuratorem w procesach pokazowych tzw. grupy Witolda Pileckiego. 13 marca, dwa dni przed zażądaniem wyroku śmierci dla rotmistrza Witolda Pileckiego, został zwerbowany jako agent łukowski przez Wojskową Bezpiekę, Główny Zarząd Informacji. Hakiem na Łapińskiego była jego mroczna przeszłość jako agenta Gestapo. W czasie wojny pracował on jako starszy krupier w kasynie dla Niemców.
Brał także udział w Powstaniu Warszawskim i działał w partyzantce AK na Zamojszczyźnie od 1945 roku ochotniczo w Ludowym Wojsku Polskim. IPN wszczął śledztwo w sprawie mordów sądowych popełnionych przez Łapińskiego. Powstał nawet akt oskarżenia. Do procesu jednak nie doszło z powodu śmierci Łapińskiego na nowotwór. Czesław Łapiński został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego grób jest w dość opłakanym stanie. Roman Kryże, prawnik, sędzia wojskowy, orzekający w procesach politycznych, funkcjonariusz stalinowskiego aparatu represji, zbrodniarz komunistyczny. Do jego zbrodni nawiązuje powiedzenie: sądzi Kryże, będą krzyże. Brał udział w orzekaniu wyroków skazujących, w tym również na karę śmierci, w sprawach przeciwko działaczom podziemia niepodległościowego, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego i majora Tadeusza Pleśniaka. W 1964 roku był przewodniczącym składu sędziowskiego, który wydał wyroki skazujące w sprawie tzw. afery mięsnej. Zmarł w 1983 roku i został pochowany w kwaterze Ełk cmentarza wojskowego na Powązkach. Był ojcem Andrzeja Kryże, sędziego orzekającego w czasach PRL i w czasach III RP, sekretarza stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2007. Kazimierz Drohomirecki, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego. Podczas I wojny światowej był nauczycielem gry na skrzypcach, a po wojnie kierownikiem orkiestry w Kołomyi. W 1928 roku skończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1948 przewodniczył składowi sędziowskiemu, który skazał na śmierć kapitana Wacława Alchimowicza i był jednym z sędziów, którzy skazali na śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczestniczył również w skazaniu na śmierć kapitana Tadeusza Pleśniaka i Eugeniusza Rytelewskiego. Od grudnia 50 roku w stanie spoczynku został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Leo Hochberg, prawnik, podpułkownik, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego w latach 47-55 i Sądu Najwyższego w latach 55-57, zasiadał w składzie Najwyższego Sądu Wojskowego, który zatwierdzał wyroki śmierci, m.in. na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Łącznie uczestniczył w co najmniej 25 wyrokach śmierci z przyczyn politycznych. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego grób jest w tragicznym stanie, nie widać żadnych napisów. Kazimierz Graf, prawnik, adwokat i prokurator, zastępca naczelnego prokuratora wojskowego w latach 49-51. W 1946 roku otrzymał awans na stopień majora. Wraz z żoną Alicją Graf od 1946 roku oskarżał wielu żołnierzy Armii Krajowej, m.in. Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim Warszyc, rozstrzelanego w Łodzi 19 lutego 1947 roku. W ciągu trzydniowego procesu w Siedlcach skazał na karę śmierci 12 żołnierzy AK. W 1969 roku na fali antysemickiej kampanii zwolniony z prokuratury wojskowej decyzją Rady Państwa. Od tej pory pracował jako adwokat i radca prawny, m.in. w przedsiębiorstwie Telekom w latach 71-97. Oskarżony przez Instytut Pamięci Narodowej 18 października 2007 roku za sprzeczne z prawem PRL aresztowanie Stanisława Figurskiego. 22 stycznia 2008 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Decyzja została podtrzymana przez Sąd Najwyższy. Kazimierz Graf oraz jego żona Alicja pochowani są na cmentarzu wojskowym na Powązkach. A teraz opowiem Wam o Stefanie Michniku, przyrodnim bracie Adama Michnika, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Ten zbrodniarz stalinowski był synem Heleny Michnik, właściwie Hindę Michnik, która spoczywa na Starych Powązkach, zmarła na atak serca, nauczycielki z Drohobycza, działaczki Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i Komunistycznej Partii Polski. Ojcem Stefana Michnika był Samuel Rosenbusch, prawnik i działacz komunistyczny, stracony
W 1937 roku w Związku Radzieckim, w okresie tzw. Wielkiej Czystki, po wydarzeniach marcowych 1968 roku, Stefan Michnik wyjechał do Szwecji. Pracował jako bibliotekarz niedaleko Uppsali. Współpracował z Radiem Wolna Europa i publikował w paryskiej Kulturze pod pseudonimem Karol Szwedowicz. W 1999 roku udzielił wywiadu szwedzkiej gazecie. Sądziłem, że służyłem swojemu krajowi, powiedział Stefan Michnik. Przyrodni brat Adama Michnika ścigany był przez IPN, który złożył wniosek o jego ekstradycję. W 2010 roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie wydał nakaz aresztowania. Sąd w Uppsali odmówił jednak ekstradycji, argumentując, że nastąpiło przedawnienie czynów. Stefan Michnik zmarł w Göteborgu. W Gazecie Wyborczej ukazał się jego nekrolog podpisany przez Adama Michnika. Włodzimierz Ostapowicz, prawnik, adwokat, działacz komunistyczny, sędzia wojskowy odpowiedzialny za wydawanie wyroków śmierci na żołnierzach i działaczach podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, łącznie od lipca 1944 do lipca 1955, skazał na śmierć 116 osób, m.in. działaczy AK i WiN, Franciszka Sowuleskiego, Aleksandra Rybnika i Mariana Piekarskiego. Został pochowany na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Józef Czaplicki, właściwie Izydor Kurz, pułkownik, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jego zadaniem było zwalczanie podziemia niepodległościowego. Został pochowany na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Stefan Antosiewicz, pułkownik, długoletni funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, m.in. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Był m.in. pierwszym dyrektorem Wywiadu Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN i Wydziału Wywiadu oraz Departamentu Pierwszego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Za tydzień będziemy kontynuować temat zbrodniarzy komunistycznych. Do zobaczenia!